Halo, halo. Witam serdecznie. Nie było mnie cały rok. Ostatnio byłam w 2023, a mamy 2024. A więc, kochani, dziś jest 2 stycznia i chciałam przeczytać przesłanie na dzień 2 stycznia z książeczki Kocham Cię na każdy dzień, Mary Simon. Dwa kochające się serca są jak dwa magnetyczne zegary. Gdy w jednym coś się poruszy, drga coś i w drugim. Jedno jest to, co w nich działa, jedna siła, która je porusza. A więc mamy tutaj Mary Simon. Przeczytamy też tą malutką książeczkę. Odważ się żyć odważnie. Tym, co przeprowadzi mnie przez następne 20 lat, jest świadomość, że nawet gdy traciłam wszystko, co uznawałam za stałe, nawet gdy myliłam się w swoich pewnikach, we własnych definicjach, nie załamałam się. Zniszczenie moich pewników nie zniszczyło mnie. Spokój pochodzi z wnętrza, nie z zewnętrza. Witajcie, witajcie. Witaj, Klarko, i witaj, aby przypomnij im swoje imię, proszę. Okej, bo zapomniałam, a teraz przeczytamy. Louise Hay, medytacje leczące duszę i ciało. Dziś z Nowym Rokiem będzie niespodzianka, ale to później. Z Louise Hay mamy głód. Dzielę się moim bogactwem i wiedzą z całym światem. Danusia, o właśnie, tak coś, wiesz, migało mi, ale nie chciałam strzelić kawy, więc wolałam zapytać. Jeszcze raz, dzielę się moim bogactwem i wiedzą z całym światem. Wszystko, czego potrzebujemy, jest tutaj. Oto stare drzwi zamykają się za głodem, ubóstwem i cierpieniem, a otwierają się nowe, prowadzące do sprawiedliwego podziału wszystkich bogactw. Nasza planeta jest wystarczająco zasobna we wszelkie dobra, aby żaden jej mieszkaniec nie był głodny. Mimo to ludzie głodują. Problemem nie jest jednak brak jedzenia, lecz brak miłości. To zwielokrotniona świadomość ludzi, którzy uważają, że nie zasługują na dobro w swoim życiu. Odpowiedzialna jest za dostatek. Musimy przyczynić się do podniesienia poziomu świadomości wszystkich ludzi na tej planecie. Dobrze jest raz nakarmić głodnych, ale przecież jutro znów będą głodni. Lepiej już nauczyć ich łowienia ryb, dzięki temu zdołają wyżywić się przez resztę życia. O, jest Andrzej! Witaj, Andrzeju, witaj, Jolu. O, witajcie, witajcie, witajcie. I co jeszcze? Aha, jeszcze Tereski Snoracki. Zapomniałam wziąć tu bliżej. Recepty na piękne życie. Zobaczymy. Nikę wita wszystkich w Nowym Roku. Witaj, Nikę. Przesłanie z Tereski Synorackiej. Recepty na piękne życie. Gdy jesteś zmęczony, nie myśl idź spać. Jak się wyśpisz, pomysł przyjdzie. Jak słyszysz, że gdzieś się źle dzieje, wyślij w to miejsce, do tych ludzi,
miłość i spokój. Tak, i teraz jeszcze przesłanie anielskie. Anioł Stróż Zdrowia. Jego przesłanie brzmi: moje postawy wobec samego siebie pełne są miłości i akceptacji. I zobaczymy to. Jak wiecie, że już mam taką ostatnio miałam tradycję, że jedna karta anielska i przeczytam przesłanie z tej książeczki. Troszeczkę więcej. Anioł Stróż Zdrowia. No to pewnie jest ktoś albo będzie na wizji, komu kłania się zadbanie o swoje zdrowie. Anioł ten trzyma w dłoniach koszyk obficie wypełniony owocami dobrego zdrowia. Błogosławi zdrowym spojrzeniem na życie. Nadzoruje ścieżki, na których troszczymy się o zdrowie i ukazuje, jak możemy odzyskać siły życiowe i pozytywne nastawienie po chorobie. Anielskie Królestwo tego Anioła Zdrowia, Archanioł Nieba Formy. Niebiańskie zadania, ochrona i opieka nad Twoim zdrowiem. Dary dla Ziemi pomaga odnaleźć energię, której potrzebujesz, by robić to, co lubisz. Troszczy się o Twoje zdrowie, odpowiednio ukierunkowuje Twoją energię, byś nie czuł się wyczerpany. Jest to anioł, który strzeże naszego szczęścia. Poprzez jego opiekę jesteśmy zdolni podejmować właściwe decyzje na temat dróg, którymi idziemy przez życie. Możemy prosić o pomoc w prowadzeniu zdrowego stylu życia, który wspiera naszą pomyślność. Możemy prosić o witalność w czynieniu tego wszystkiego, co kochamy. A także byśmy byli wypełnieni energią w wykonywaniu tych wszystkich zadań, których się od nas wymaga. A więc, kto był pierwszy? Pierwsza była Klarka. I przesłanie dobrostanu dla naszej Klarki. Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. Podążam drogą mego serca, oświetloną blaskiem mojej duszy. Słowa mocy dla Klarki. Z łatwością koncentruję uwagę na działaniach, które są w danej chwili najistotniejsze. I inspiracja Ewy Foley dla Klarki. Moje zaangażowanie w życie jest silniejsze z każdym dniem. I iluminacja dla Klarki. Światło istnieje. Ty wiesz, gdzie ono jest. Staraj się podążać jego śladem. I tutaj przesłanie anielskie dla naszej Klarki. Anioł Mocy. Jego przesłanie brzmi: moc boskiej miłości chroni mnie i otula. Napiszcie, jak tam u Was Sylwester, jak początek nowego roku i jak się czujecie po tym dużym rozbłysku. Jest to pierwszy z 18. A więc poczujcie, czy macie więcej mocy, jak to się u Was dzieje, czy jest przypływ czyszczenia, czy jest przypływ energii. Zapraszam Was, żebyście się temu przyjrzeli. U Ani Głowa, czy jest ten wykres, jak napisała, jest Ci i On. I niespodzianka na początek roku dla Klarki, karta duszy. Karta Matki Smoków.
złota smocza łuska przyniesie ci lekkość i pełnię obfitości. Jest piękna karta duszy, to była dla Klarki. Tak, Aniu, możesz, tylko ja czytam od początku słonko, wiesz? I pierwsza była Klarka, więc to było dla Klarki i teraz jest Danusia. I dla naszej Danusi przesłanie dobrostanu. Z każdym dniem staje się odważniejsza i mądrzejsza. Moja przyszłość jest pełna miłości i obfituje we wszelkie dobro. Słowa mocy dla Danusi. Każdego dnia coraz bardziej otwieram ramiona swojej duszy i serca na wolność. Inspiracja Ewy Folej dla Danusi. Nie boję się, idę do przodu z radością i ufnością. Pięknie, Danusiu. I tak trzymaj. Iluminacja dla Danusi. To są inspiracje Ewy Folej. Błogosław z miłością to, co wkładasz do ust. I przesłanie anielskie dla Danusi. Anioł pokoju. Może ja też ten anielski będę pokazywać. Anioł pokoju. Otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości. I karta duszy dla Danusi. Karta drzewa życia. Prawdziwy skarb kryje się w twoim wnętrzu. Odnajdziesz go w sobie. Taka piękna karta. I teraz jest Andrzej nasz. Nasz muzykalny Andrzej, nasz zdolny Andrzej, on robi, słuchajcie, tyle pięknych rzeczy, ma swój fanpage, dużo pracuje, robi recenzje dla wielu książek. Andrzej też jest tłumaczem dla, jak się Andrzej nazywa, teraz mi uciekło słowo, Darek Michalik, kosmiczna, uciekło mi. W każdym razie jest tłumaczem tych materiałów. Andrzeju, przesłanie dobrostanu. Mój dom jest pełen życia piękna, radości, spokoju i miłości. Brawo. Słowa mocy, Andrzeju, dla ciebie. Jestem w pełni obecna. W każdej chwili doceniam błogosławieństwa w moim życiu. I inspiracja Ewy Folej dla Andrzeja. Naszym jedynym obowiązkiem jest ocalić swoje marzenia. I iluminacja, Andrzeju, dla ciebie. Co jest dla ciebie naprawdę ważne w życiu? Określ swoje wartości. I żyj zgodnie z nimi. Przesłanie anielskie dla Andrzeja. Anioł stróż młodzieńczej miłości. I jego przesłanie brzmi. Przyjmuję miłość z wdzięcznością. Jestem otwarty, a jej piękno czyni mnie pełna. Przypominam wam, że dziś, jeżeli macie życzenie, spotykamy się o 20 na premierze. Będę mówiła o rodzinie, relacjach. Tam macie info. Także zapraszam was o 20. I Andrzeju, dla ciebie przesłanie od twojej duszy. Karta zmiany kierunku. Przyjdzie wskazówka ukazująca ci twoją prawdziwą drogę. Podążaj nią. Jest piękna. I teraz jest Jola.
Teraz jest Jola Magdziarz i dla Joli jest przesłanie dobrostanu. Jestem dobrą i piękną osobą wewnątrz i na zewnątrz. Przyciągam pozytywnych i kochających ludzi. Słowa mocy dla Joli. Porzucam stare wzorce. Teraz otwieram się na sukces z pełnym zaufaniem. Piękne. Inspiracja Ewy Wolej. Jestem prawdziwa. I iluminacja dla Joli. Nic innego, tylko to, co robisz. Żeby to zrobić, zapewni zrobienie. I przesłanie anielskie. Anioł Stróż Młodości. Jego przesłanie brzmi: dzieląc się zapałem i humorem i radością, ochraniam i szanuję swojego młodzieńczego ducha. I karta anielska, Jolu, w nowym roku. Przesłanie od Twojej duszy. Karta zmiany. Nowa rzeczywistość nadejdzie szybciej, niż Ci się wydaje. Bardzo piękna, Jolciu, dla Ciebie przesłanko. I teraz jest Nikę nasza. Przesłanie dobrostanu dla Nikę. Jestem wdzięczna za wszystkie dary, które zostały mi ofiarowane. Czy ktoś chciałby się podzielić, jak to się mu rok zaczął? Słowa mocy dla Nikę. Wszelki lęk przemienia w odwagę. Wszechświat mnie wspiera. I inspiracja Ewy Wolej. Jestem wolna. I iluminacja Ewy Wolej dla Nikę. Bierz rzeczy takimi, jakimi są. I przesłanie anielskie dla Nikę. Anioł łagodności. Jego przesłanie brzmi: czuję się łagodny i spokojny, kiedy akceptuję to, kim jestem. I przesłanie duszy dla Nikę. Karta żywiołów. Moc żywiołów wesprze Ciebie. Na drodze do sukcesu wypatruj znaków. I teraz jest Anna. Jest i Kasieńka. Witaj, Kasieńko. Dla Ani przesłanie dobrostanu. Jestem unikalna i bezcenna. Jestem dzieckiem Stwórcy, dlatego wierzę w siebie. Słowa mocy dla Ani. Jestem połączona ze Stwórcą. Jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki i błogosławieństwa. I inspiracja Ewy Wolej dla Ani. Mój umysł zajmuje się tylko konstruktywnymi pomysłami. Świadomie rezygnuję ze wszystkich innych. Iluminacja. Są ludzie, którzy z radością powitają osobę, którą się stajesz. Przesłanie anielskie Ani. Anioł rozeznania. Dzięki boskiej łasce potrafię rozpoznać właściwą drogę. I przesłanie duszy, a Twojej duszy, Aniu. Karta matczynej miłości. Matczyna miłość
wyjdzie na pierwszy plan. Zawsze kochaj bezwarunkowo. To było dla Ani. Andrzej pisze, u mnie Sylwester był dobrą książką i dość szybko zasnąłem. Nie strzelano u ciebie, było spokojnie. Kasia pisze, wiele miłości dla nas wszystkich. Jestem pełna energii i wypełnia mnie radość. Wow, jak cudownie. Brawo, Kasiu, brawo. Andrzej pisze, a czuję od jakiegoś czasu oczyszczenie. Myślę, że to powiązane jest z rozbłyskami, o których mówisz, Zosiu, z Anią. Dziękuję, kochana Zosiu, Agencja Kosmiczna, no właśnie. I Klarka pisze, nie wiem, czy to z rozbłyskiem powiązane, ale w nowym roku nagle odpadło kilka osób. Chwała. Danusia pisze, Zosiu, pięknie dziękuję. Andrzej pisze, cudowne przesłania. Przyjmuję z radością, wdzięcznością. Przepiękne karty. Niestety dzisiaj nie dam rady wpaść na premierę, bo mam lekcję, ale postaram się później odsłuchać i chociaż napisać komentarz. Czesia Górnicka jest, pisze, cześć. Hejka, kochani. Gabrysia jest, dobry wieczór. Klarka pisze, nowy rok zaczął się z chęcią do działania i tworzenia. Cudnie. Andrzej pisze, wita Gabrielę i Czesie. Andrzej pisze, mam podobnie, Klarka, pod koniec roku zacząłem pisać recenzję książek z lekkością, nutą, jak to mówią, odkryłem moją nową pasję. Czesia pisze, hejka, Ania, dziękuję. Muzykalna, coś w tym jest, mniej strzelali petardami u nas. U mnie też trochę mniej, jednak do ludzi. Nike pisze, dziękuję za piękne przesłania. Wiecie co, coś w tym jest, że ludzie zaczęli po prostu reagować, żeby nie strzelać ze względu na zwierzęta. I coś jest. Strzelali owszem, ale rzeczywiście mniej. Kasieńko, dla ciebie przesłanie dobrostanu. Dokładnie wiem, jak o siebie zadbać. Prowadzi mnie intuicja. Moje życie jaśnieje. I słowa mocy dla Kasi. Jestem otwarta na przyjęcie obfitego strumienia pomyślności, który ofiarowuje mi wszechświat. Inspiracja Ewy Foley dla Kasi. Żyję świadomie. Jestem świadoma swoich myśli, uczuć i działań. Kto z was coraz częściej łączy się ze swoim sercem? Jak już mówiłam, nie musimy mówić, co potrzebujemy uwolnić czy uzdrowić. Miłość wie, światło wie. Ja robię to wieczorem, robię to rano, robię to za dnia, w zależności od sposobności. Przepraszam. I dla ciebie, Kasieńko, iluminacja. Nieuzewnętrzniony aspekt ciebie nigdy nie będzie zobaczony. I przesłanie anielskie dla Kasi. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, to będę bardzo wdzięczna, ponieważ pomału zbliżam się do 3000. Ja nie zarabiam na YouTube, nie mam monetyzacji. Ale wiecie, 3 to jest kreacja, to jest coś nowego. I będzie mi miło, jeżeli więcej z was zasubskrybuje mój kanał i dojdziemy w styczniu do 3000. A co? Przesłanie anielskie, Kasiu. Anioł Książę Południa. Jego przesłanie brzmi: znika wszelki ból i napięcie, gdy unoszę się w bezmiarze boskiej miłości. I przesłanie od twojej duszy. Kasiu, karta cudów.
cuda z nieba. Niebawem czeka Cię niespodzianka. Bardzo piękna karta. I teraz, jest Czesia Górnicka. Czesiunia, przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Moje myśli są jasne, a życie stoi pod znakiem dobrobytu. Słowa mocy dla Czesi Górnickiej. Nie jestem swoim ciałem, myślami, emocjami, umysłem. Jestem wieczną, nieśmiertelną, nieskończoną duszą. I teraz inspiracja Ewy Woley. Każda przeszkoda w moim życiu jest kamieniem milowym do osiągnięcia sukcesu. I iluminacja Ewy Woley dla Czesi. Bezinteresownie wykonaj jakąś drobną przysługę dla drugiego człowieka. Rozpocznij łańcuszek życzliwych działań. I karta przesłanie anielskie dla Czesi. Archanioł Uriel. Jego przesłanie brzmi: boskie światło promieniuje z głębi. Jestem odwiecznie promienny, miłujący i mądry. I przesłanie od Twojej duszy, Czesiu. Karta energii. I przesłanie brzmi: wypełni Cię tęczowa energia radości. I przeniesie wzrost witalności. Tak. Śliczne macie te przesłania. No, chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, że z nowym rokiem, ja nie wiem dlaczego, ponieważ ja opróżniam swoje komputery, które są starsze. Po prostu dane, bo mam taki dysk zapasowy duży. Ściągam te dane, żeby po prostu te komputery są dobre, tylko że one mają XP-ka, a XP-ka już nie. No, XP-k już nie działa, że tak powiem. Nie da rady pracować w internecie. XP-k, no, dlatego że nie jest na podglądzie. Także nie wiem, co zrobiłam. Nie mam pojęcia. Gdzie klikłam, co klikłam, ale cała masa materiałów, na szczęście tak jak zielonek, pewne rzeczy, materiały, które używam, jakoś tak wcześniej poczułam, żeby przesłać sobie na maila i dobrze zrobiłam, bo bym ich nie miała, nie? Także mi znowu jakby w pewnym sensie wszechświat mi pomógł opróżnić, bo ja oczywiście dzisiaj byłam znowu w moim drugim domu i nadal uwalniam, robię przestrzeń, nie wiem, że na coś nowego, ale nie wiem na co, ale bardzo dużo uwalniam, tak jak Wam mówiłam, i w dokumentach, i w takich rzeczach, gdzie często się nie zagląda, więc wzięłam się do tego, jak mnie zainspirowała, mówiła Monika Burzyńska, i trzyma mnie to. Robię, porządkuję, uwalniam. Jest taka informacja, co Wy z nią zrobicie. Nie wiem. Ale właśnie dobrze jest, taką słyszałam informację, zabezpieczyć swoje ważne dane w komputerach. Prawdopodobnie zbliżają się dni bez internetu, te resetowe i tak dalej. Nie wiem, na ile w tym prawdy, ale jak macie ważne jakieś dokumenty, jakieś ważne dane, to może na pendrive'a albo gdzieś sobie zabezpieczcie.
Ja słyszałam to już z kilku źródeł. Więc kiedy będzie, co będzie, nie wiem, ale zabezpieczcie się i to, że macie zabezpieczyć się w gotówkę, to pewnie wiecie, większość z Was już po prostu to robi, czyli wyciąga z konta i operuje gotówką. To teraz jest nasza Gabrysia. Tak przemycam, wiecie, co bym się jedną nie czepili, a co Wy z tą... Nie odbierzcie tego jako straszenie czy coś. Ja po prostu dzielę się z informacją, którą otrzymałam, a decyzja należy do Was. Ja wychodzę z założenia, że jak coś wiem, to później jak się coś wydarzy albo się nie wydarza, ale jak się wydarza, to nie jestem zaskoczona, nie jestem szokowana, nie jestem w panice. Tak jak ten rozbłysk, który był. Pamiętacie, Ania mówiła o nim bardzo dawno. I no, wielu ludzi się raduje, bo to jest kosmiczne oczyszczanie, nazwijmy to tak, dla wielu. Jedni to przejdą lżej, inni trudniej, ale jest to dla nas. Czyli słoneczko jest w służbie dla nas. Gabrysiu, przesłanie dobrostanu. Przyciągam do siebie pieniądze. Za ich pomocą czynię dobro, szczodrze, obdarowując innych ludzi. Słowa mocy dla Gabrysi. Z pełnym zaufaniem otwieram się na przygody, które przynosi mi życie. Inspiracja Ewy Foley dla Gabrysi. Siła mojej miłości wspiera innych. I iluminacja dla Gabrysi. Wspieraj rozwój każdej napotkanej osoby. Przesłanie anielskie dla Gabrysi. Anioł cudu miłości. Jego przesłanie brzmi: cud miłości napełnia mnie życiem. I przesłanie od Twojej duszy. Karta odkrycia. To, co ukryte lub skupione, zostanie odkryte lub odnalezione. To jest dla Ciebie, Gabrysiu. Czy jest ktoś... Czesia pisze, przez te petardy to psy cierpią i dużo uciekło, a teraz się znajdują na szczęście. Kochana, dziękuję. Jak wszystko się zgadza. Tak, nawet w internecie ciągle jakieś pieski widać, że czyjeś po prostu z tego szoku uciekały i błąkały się. Wiecie, może w końcu dotrze to do ludzi, że zamiast tych fajerwerków, wystrzałów, przecież można inaczej. Można te zimne ognie zapalić i bez huku, jeżeli chcecie. Wiecie co, ja myślę sobie, wiecie, jakoś nie miałam ciągu do tego strzelania, naprawdę. Nawet jak były Sylwestra, kiedyś chodziłam, nie chodziłam oglądać tego. Nie wiem, mnie to jakoś tak nie bardzo ciągło. I tak jak mówię, nie bardzo mnie ciągło do tego, żeby strzelać. Jakoś tak, nie wiem. Pewnie ta mądrość wewnętrzna wiedziała. Gabrysia pisze, oto ciekawe, ponieważ mi też przyszedł przekaz kilka dni temu, aby zabezpieczyć ważne dane z komputera. Tak, tak, także zabezpieczcie, nie bądźcie zaskoczeni, jak nie będzie internetu. Miejcie książki jakieś, jeżeli nie macie papierowych w komputerze, bo przecież nie musi być internet. Ja dzisiaj sobie z tych, bo miałam dużo cennych materiałów w tych starszych komputerach,
z X-Packiem i sobie to pościągałam. Jejku, ile różnych wartościowych materiałów, a ile pamiątek, słuchajcie. Popatrzyłam, powiem wam tak, że popatrzyłam na siebie swoim własnym okiem sprzed 10 lat. I ja osobiście, no oczywiście gdzieś tam kurzę łapki, zmarszczki, no to jest naturalne, ale w moim poczuciu wyglądam lepiej niż 10 lat temu. Wiecie, bo to są takie starsze te zdjęcia. Także no, opłaca się naprawdę, bo ja też na grupie mojej, mam grupę na WhatsAppie klientów, dla których jestem osobą opiekującą się, doradcą, jestem ekspertem zielonej żywności, jak wiecie, o której mówi Ania Mazurczyk. Polecam wam z całego serca. Ja na tą grupę dałam zdjęcie, akurat z Januszem Zagórskim, bo takie znalazłam, z Festiwalu Zdrowia, który organizowałam, na który przyjechała Ania Mazurczyk. Sprzed zielonek. Później po pół roku używania zielonek, po roku, półtora, po dwóch. Wiecie co, no, ludzie, tam Kasia napisała, jakby mi się czas, jedni piszą stanął, jedni piszą cofnął. Rzeczywiście dbajcie o swój organizm. Zielona żywność, na pewno słyszeliście o Ani Mazurczyk i chlorella sorokiniana, peronoidoza. Niektórzy mówią, no ja mam jakieś tam też ekobio. Nie wiem, nie znam tamtych, ale wiem, dzięki kongresom, wyjazdom w Polsce i zagranicznym, jak wiecie, ja jeżdżę na konferencje, ja się dokształcam. Wiem, jak firma ma przysłowiowego bzika na tle jakości, czystości tego wszystkiego. Także wiecie, fajnie zaczynają się uszczelnić, bo żeby uszczelnić jelita, to trochę trwa. Zaczynają one się uszczelniać, no i tak jak mówię, ten fit to tak, no, taka gdzieś świetlistość, taka wyrazistość też, bo jeżeli uwalniamy się od metali ciężkich, od tych brudów, no to jasne, że jaśniejemy. Andrzej napisał, staram się zapisywać dane w chmurze, żeby zawsze można było je pobrać na wypadek, gdyby nie było internetu. A co to znaczy, Andrzeju, w chmurze? Bo ja tego nie rozumiem. Słyszałam o tym, ale nie rozumiem. Choć dobrze też mieć na zapasowym dysku twardym. No ja właśnie mam na dysku takim Terra wielkim, dwoma dyski. Nika pisze, tak płacimy gotówką i Gabrysia pisze, jejku, te przekazy są tak idealne. Zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo wpasowują się w moje obecne doświadczenia, plany i cele. No pięknie. A co ma się wydarzyć, Jolu? Jolciu, ja, musisz troszeczkę, wiesz, wejść sobie posłuchać audycji z Anią Głowacz, czy zainteresować się, bo to o tym się już dawno mówi, że jesteśmy w trakcie ewolucji. Więc tutaj, co ma się wydarzyć, to się cały czas wydarza. To się cały czas wydarza i z tym się trzeba zapoznać, żeby nie być zaskoczonym. Uleńka Piwowarczyk, przesłanie dobrostanu dla ciebie. Jolciu, masz tam czasu pewnie w Niemcach, to poczytaj sobie trochę, pooglądaj te filmiki, zainteresuj się tym, może poczytaj coś. Dla ciebie, Urszula Piwowarczyk, pokonałam wszelki lęk. Ufam, wierzę, z każdym dniem staje się silniejsza, a moja pewność siebie rośnie i czyni moje życie pełniejszym. I słowa mocy dla ciebie, Uleńko. Prowadzi mnie boska opatrzność, dzięki której wybieram to, co dla mnie korzystne. Inspiracja Ewy Wolej dla Uleńki. Znam odpowiedź na wszystkie moje pytania.
Wszystkie rozwiązania są we mnie. Iluminacja Ewy Wolnej dla Uli. Zawsze dawaj z siebie 100%. Wtedy twoja praca da ci spełnienie, satysfakcję i godną zapłatę. I przesłanie anielskie dla Uli. Archanioł Rafael, coś o zdrowiu u ciebie, Uleńko, trzeba się przyjrzeć. Jest to patron uzdrowicieli, uzdrawiania zdrowia. Jestem wzmocniony i uzdrowiony mocą Bożej miłości. I dla ciebie, Uleńko, przesłanie od twojej duszy. Karta przejścia. Jesteś na ścieżce twojej duszy. Podążaj nią. Idź naprzód. Zobacz, jaka piękna karta, Uleńko. Przecudne są te karty. Gabrysia pisze, bardzo dziękuję za przesłanie, jestem ogromnie wdzięczna. Andrzej wita nasze dziewczyny. Andrzej pisze, chmura internetowa to przestrzeń do przechowywania danych na serwerze. Umożliwia ona jednak dostęp do nich w każdym miejscu, nie tylko poprzez używanie jednego komputera. Są dostępne przez internet. To może mi kiedyś wytłumaczysz. Kochani, teraz pozwolę wyciągnąć dla siebie, dla mnie przesłanie. W nowym roku należy mi się, prawda? Przesłanie dobrostanu. Cenię wszystko, co świat ma mi do zaoferowania. Wiem, że to, co mnie spotyka, służy mojemu najwyższemu dobru. Otwieram się na cuda. I słowa mocy dla mnie, Zosi. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Inspiracja Ewy Wolnej dla mnie. Jestem spokojna, wyrażam się łatwo i z pewnością siebie. I jeszcze iluminacja dla mnie. Czy jesteś gotowa doświadczać zdrowia, miłości, szczęścia i radości? Wow! Ależ tak! I przesłanie anielskie dla mnie, Zosi. Anioł stróż dzieci. Jego przesłanie brzmi: czcze tkwiące we mnie drogocenne dziecko. Podtrzymuje i pielęgnuje wszelkie nowe początki. I teraz karta od przesłania od mojej duszy. Karta bramy. Gdy brama twojego serca jest otwarta, wszechświat otwiera się na ciebie. To jest taka piękna karta. I teraz na zakończenie wyciągniemy dla tych wszystkich, którzy będą z odsłuchu, czyli będą odsłuchiwać naszą audycję. Moi najbliżsi i ja jesteśmy bezpieczni, prowadzeni i chronieni. I słowa mocy dla tych wszystkich ludzi, którzy będą odsłuchiwać. Nigdy nie jestem sama. Zawsze są ze mną aniołowie. Niebiańska armia kochającego Stwórcy. Inspiracja dla ludzi, którzy będą istotki odsłuchiwać. Mam swojego anioła stróża i iluminacja. Kto nie ma odwagi podjąć ryzyka, ryzykuje najbardziej. Zaryzykuj i dziś zrób coś inaczej. I przesłanie anielskie dla tych istot, które będą odsłuchiwać. Anioł Książę Północy. Jego przesłanie brzmi: czczę swoją niepowtarzalność z radością i wdzięcznością. I słowa duszy dla tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwać. Karta wolności. Pokonasz wszystkie przeciwności losu. Wolność, niezależność, obfitość. Przecudna karta. Dla tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwać. Kochani, dziękuję za to cudowne noworoczne spotkanie. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam w piątek.
zobaczcie na premiery, bo mam ich zaplanowane. Będę sporo ciekawych rzeczy i będą fajne premiery. I dziś widzimy się o 20. Kto ma życzenie? Uleńka pisze, dziękuję bardzo Zosiu. Proszę bardzo, przytulam i do piąteczku albo do premiery. Widzimy się na premierze. Przytulam o 20. Pa!